Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu powstała 100 lat temu. Dziś kształcimy blisko 700 studentów na dwóch wydziałach. Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz na Wydziale Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej. Rocznie organizujemy blisko 300 projektów artystycznych i naukowych. Możemy pochwalić się świetnymi salami koncertowymi. Najbardziej reprezentatywna jest Aula Nowa, ale warto wspomnieć także o sali imienia Stefana Stuligrosza, salach kameralnej, prezydenckiej czy tzw. błękitnej. Akademia jest otwarta na nową muzykę. Młodzi kompozytorzy mogą rozwijać swoje umiejętności w pracowni muzyki elektroakustycznej oraz w studiu muzyki filmowej. Nie zapominamy też o historii. I tak w 2019 roku powstała Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych jako rozszerzenie działalności wcześniejszej Katedry Instrumentów Historycznych. Zespoły kameralne, chór ogólnouczelniany i kameralny, orkiestra symfoniczna i kameralna prezentują repertuar od średniowiecza aż po dzieła współczesności. Każdego roku Akademia jest gospodarzem około 30 konferencji, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym. Poza regularnym planem nauczania, rokrocznie w Akademii odbywa się 120 wykładów, warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych przez profesorów gościnnych z Polski i zagranicy. Akademia jest gospodarzem kilku konkursów muzycznych. Nawiązując do wspaniałej tradycji poznańskich chórów, organizujemy na przykład Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza, a także konkurs chórów szkolnych Śpiewająca Wielkopolska. W Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego odbywają się konkurs organowy i altówkowy, konkurs klawesynowy Wanda Landowska in Memoriam oraz międzynarodowy konkurs pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in Memoriam. Jako jedyna akademia muzyczna w Polsce prowadzimy studia licencjackie i magisterskie z lutnictwa. Kształcenie profesjonalistów, muzyka w teorii i praktyce, doświadczenie, pasja i radość. Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Z miłości do muzyki.
Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wieńczącej i koncercie finałowym, gali finałowej, piątego międzynarodowego konkursu pianistycznego Halina Czerny-Stefańska in Memoriam. Witam drogich gości, melomanów, pedagogów, uczestników, to znaczy laureatów, ale też tych uczestników, którzy zostali, wszystkich przyjaciół Akademii i tych, którzy śledzą naszą transmisję w internecie. Dobry wieczór. International Piano, czyli Halina Czerny-Stefańska in Memoriam. Welcome to our guests, music lovers, teachers, participants of who stayed, all the friends of Academy and also those who follow our broadcast on the internet. Good evening. Konkurs był trzyetapowy, a występy uczestników oceniało międzynarodowe jury składające się z wybitnych artystów, pianistów. This competition had three rounds. The artistic presentations of the candidates have been adjudicated by a jury containing outstanding artists. First of all, Elżbieta Stefańska, chair of the jury from Poland. Joanna Marcinkowska from Poland. Anna Organiszcza from Poland. Member of the jury, Kenner, he is not with us, Kenner, USA. Philippe Jusenot from France. And Hatsumi Ueda from Japan, but he is not with us as well. Szanowni Państwo, teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu prorektora do spraw artystycznych, profesora Sławomira Kamińskiego. Now I would like to give the floor to the Vice Rector for Artistic Affairs, Professor Sławomir Kamiński. Stulecie urodzin patronki dobiegła końca i potwierdziła, że młodzi artyści z całego świata realizują swoje marzenia z determinacją i pasją, niezależnie od wyników rywalizacji konkursowej. Konkursy niewątpliwie pomagają w karierze, ale są tylko jedną z wielu dróg realizacji artystycznych planów. Podczas konkursowych przesłuchań pojawiały się wielkie emocje, wzruszenie, wybuchy radości, euforia, ale również smutek i rozczarowanie. Artyści są ludźmi wrażliwymi. Każde doświadczenie, nawet to trudne, buduje ich tożsamość. Wszystkim uczestnikom konkursu życzę dalszego rozwoju artystycznego, pasji działania, wspaniałych planów i oczywiście szczęścia. Mam nadzieję, że będziecie dobrze wspominać pobyt w naszym mieście. Dziękuję naszym wspaniałym jurorom, wybitnym artystom i pedagogom za to, że przez tydzień wnikliwie słuchali gry młodych pianistów. Uczestnicy starali się kreować piękno, a jurorzy starali się je dostrzec i właściwie ocenić. Kryteria piękna są oczywiście niejednoznaczne. Ale oprócz oceny jurorów ważny jest również zachwyt i satysfakcja świadomego i wrażliwego słuchacza. Dziękuję patronom honorowego konkursu, przedstawicielom i technikom firm Shigeru Kawai i Pacioli za udostępnienie i przygotowanie do konkursu wspaniałych fortepianów, a także pracownikom Akademii, studentom, wolontariuszom za wielki trud w organizacji projektu. Z tego miejsca chciałbym wyrazić również swoją wdzięczność ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego za dofinansowanie realizacji wydarzenia z
ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Ladies and gentlemen, they are yours, contestants, invited guests. On behalf of the authorities of the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, I would like to express my great joy that the fifth edition of the International Piano Competition, Halina Czerny Stefańska in Memoriam, on the 100th anniversary of the birth of the competition's passion, has come to an end and confirmed that young artists from all over the world make their dreams come true with determination and passion, regardless of the results of the competition. Undoubtedly, competitions help in a career, but they are only one of the many ways of implementing artistic plans. During the auditions, there were great emotions, all parts of joy, euphoria, but also sadness and disappointment. Artists are sensitive people, and each experience, even the difficult one, builds their identity. I wish all participants of the competition further artistic development, passion and their artistic activity, great plans and happiness, of course. I hope you will have only good memories of your stay in Poznań. I would like to thank our wonderful jurors, outstanding artists and teachers for listening to young pianists for a full week. The participants tried to create beauty and the jurors tried to notice and properly evaluate them. The criteria of beauty are obviously ambiguous, but apart from the judges' assessment, the admiration and satisfaction of our conscience as a sensitive listener is also very important. I would like to thank the honorable patrons of the competition, representatives and technicians of Shigeru Kawai and Pacioli for providing and preparing great pianos for the competition, and also the employees of the Academy, student volunteers for their great effort in organizing the project. From this place, I would also like to express my gratitude to the Minister of Culture and National Heritage for co-financing the event from the funds provided from the Cultural Promotion Fund. So, I wish you a nice evening. Życzę Państwu miłego wieczoru, a o poprowadzenie dalszej części gali finałowej proszę Pana Prorektora Mikołaja Rykowskiego. Dziękuję bardzo. Thank you for those beautiful words. Ladies and gentlemen, of course this competition wouldn't be possible if not a great support from many people and institutions. The members of honorary committee of the competition, Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski, Governor of Wielkopolska Region, Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Governor of Poznań District, Profesor dr habilitowana Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, the rector of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Wojciech Nętwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej imienia Tadeusza Szeligowskiego, managing director of the Tadeusz Szeligowski Poznań Filharmonic, Alina Kurczewska, prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, the president of Henryk Wieniawski Music Society in Poznań. Let's give the round of applause to all those people. Patroni honorowi, honorary patronage, patronat honorowy, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego, honorary patronage of the deputy prime minister of the culture and national heritage, profesor Piotr Gliński, patronat honorowy marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, honorary patronage of the marshal of Wielkopolska region, mr. Marek Woźniak, patronat honorowy prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka, honorary patronage of the president of City Poznań, Mr. Jacek Jaśkowiak. And we can also have a
round of applause to all those people. Media patrons, patroni medialni, TVP Kultura, TVP 3 Poznań, Polskie Radio Dwójka, Radio Poznań, Emaus, Dobre Radio, Głos Wielkopolski, X Kultura w Poznaniu, kulturapoznań.pl. Dobra, dziękuję. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in Memoriam jest członkiem Fundacji Aling Argerich od 2008 roku. International Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in Memoriam is the member of Aling Argerich Foundation from 2008. As it was already mentioned, all the participants have at their disposal the instruments of Shigeru Kawai and Fazioli, but also Steinway and Sons. And we can give them a round of applause also. Ladies and gentlemen, now it's time to announce first awards. So, in frames of non-statutory awards, let's announce that in the 5th International Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in Memoriam, those non-statutory awards go to. Those non-statutory awards means that the laureates will perform in several institutions, recitals and concerts in artistic season 2022 and 2023 and the following artistic season. Now, teraz chciałbym ogłosić nagrody pozaregulaminowe, które oznaczają koncerty i recitale w sezonie artystycznym 22-23 i w następnym sezonie artystycznym. Ogłoszę je w języku angielskim, ale myślę, że wszyscy zorientujemy się, gdzie te koncerty i recitale się odbędą. First laureate of this non-statutory award will go to Diana Cooper. She will perform in several institutions. Paderewski Center in Kąśna Dolna. This is an award for a best performance of Ignacy Jan Paderewski music. She will also perform in Kalisz Philharmonic, Karol Szymanowski Philharmonic in Krakow, Stanisław Moniuszko Philharmonic in Koszalin, Oskar Kolberg Philharmonic in Kielce and in National Institute of Frederick Chopin. A round of applause. Yonghwan Zong will perform in the following institutions. Henryk Wieniawski Philharmonic in Lublin, Józef Elsner Philharmonic in Opole, Artur Malawski Philharmonic in Rzeszów. Daiki Kato will present her interpretations of music in Philharmonic and Opera in Białystok, in European Center of Art and in Center of Artistic Education in Gorzów Philharmonic. So now is a time to announce distinctions, but to help me with that I would like to ask the chair of the jury, Miss Elżbieta Stefańska. Just before I announce this, I would like to give you a floor and a few words, few reflections and insights about the competition just before we will give those distinctions. Szanowni Państwo, moja rola jest tutaj podwójna, dlatego bardzo emocjonalna. Jestem członkiem jury. Tak wspaniałych kolegów, nie wszyscy są, ale jestem im wdzięczna za cudowne rozmowy, za cudowne oceny, ale ja jestem tutaj też jako córka i to troszkę
sytuacja jest dla mnie bardziej serdeczna, bardziej z serca płynąca, mniej oficjalna. Jestem po prostu wdzięczna wszystkim, którzy moją mamę pamiętają i pamiętają jej cudowną grę. Ja ją pamiętam bardzo, bardzo dobrze, a jestem wdzięczna, ponieważ to już jest piąty raz, więc Państwo jesteście bardzo w tym cudownie konsekwentni i zawdzięczamy to pomysłodawcy, panu Bogumiłowi Nowickiemu, który po prostu wymyślił ten konkurs. I on do dzisiaj istnieje. Moja wdzięczność... Mogę przetłumaczyć? Tak, proszę bardzo. Okay. So, ladies and gentlemen, my role is I'm appearing here in double roles. First of all, I'm a member of the jury, and as a chair of the jury, I'm really grateful for all the judgments, all the hard work in this week. But the other role is I'm here as a daughter of the famous Halina Czerny-Stefańska, and I'm really grateful for all of you who remember Halina Czerny-Stefańska and her great interpretations of music. I also would like to express my gratitude to the inventor of this competition, Professor Bogumił Nowicki. Można nagrodzić, chyba jest. Jestem wdzięczna Akademii i władzom kolejnym tej uczelni wspaniałej. Jestem wdzięczna młodym ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj i tak pięknie grają, że ja wpadam po prostu niejednokrotnie w zachwyt. Ten poziom jest bardzo wysoki. Wszyscy są wspaniałymi pianistami. Bardzo trudno nam powiedzieć, że ten jest najlepszy, że ten jest troszkę słabszy. To nie jest w sztuce takie proste. To nie jest w sztuce takie proste, ale ponieważ mamy różne doświadczenia, różne sposoby słuchania, różne wykształcenia, no to wszystko razem, mam nadzieję, że dało bardzo dobre rezultaty, ale muszę powiedzieć, że byłam zachwycona i zauroczona wieloma utworami, które słyszałam na tym konkursie. W związku z tym bardzo gratuluję wspaniałym pianistom. I jeszcze chciałam też powiedzieć takiego, że naprawdę nie ma przegrywania i wygrywania. Nie, bo to jest dzisiaj. Jutro może być zupełnie inny dzień. Za 10 lat też jest zupełnie co innego i ja już to wiem. Oni jeszcze nie wiedzą, ale ja też kiedyś byłam taka strasznie zmartwiona, że coś tam gdzieś przegrałam. Okazało się, że po tej przegranej byłam tylko lepsza. Więc proszę nie martwić się brakiem jakby sukcesu, bo macie wszyscy sukces zapewniony, bo jesteście utalentowani, wspaniali i cudownie gracie, a to łączy nas wszystkich, ta cała miłość do muzyki. Briefly to interpret what the chair of the jury just said. So I'm really grateful for the authority of Academy for organizing this competition. I'm really grateful for all the participants of the competitions. They are all great pianists and their performances were great. I was astonished and I admired their art already, all of them. It was quite difficult to adjudicate, to judge who is better than other. We have to remember that the performance, this is something very momentary. It's tomorrow they can perform better. So, but all the members of the jury came from different environments, different education, and we were trying to have a common opinion about that. And to all the laureates and to all the participants, I would like to express my gratitude for all your performances and
and wish you all the best with your further career. Thank you once again for those beautiful words. Yes, there was also something about having a failure. It's not, actually when somebody didn't win, it's not actually a failure. It can be a first step to a future success. I will come back to this later because I prepared myself to say something about this case also. So once again, thank you for those beautiful words. Now I would like to announce distinctions. So, first distinction goes to Mateusz Krzyżowski from Poland. Congratulations. Danilo Sajenko from Ukraine. Jan Wachowski from Poland. Now it's time to announce major prizes. Third prize of 5th International Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in Memoriam goes to Daiki Kato, representing Japan and Germany. Second prize of the 5th International Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in Memoriam goes to Yongquan Zhong from China. Pierwsza nagroda, first prize of the 5th International Piano Competition Halina Czerny-Stefańska in Memoriam goes to Diana Cooper from France. Congratulations to all the winners and all the participants.
And now I would like to refer quickly to what Vice Rector just said and to what Chair of the Jury just said. I would like to congratulate to all the participants, not only those who won, especially to those who didn't find themselves in the final. I would like to quote a jazz musician who once said that regarding music or competition, there is no such thing like failure. There is only a flywheel of a future success. Chciałbym tylko nawiązać do tego, co powiedział prorektor, a także do tego, co powiedziała pani przewodnicząca jury. I chciałbym zacytować pewnego muzyka jazzowego, który w kontekście konkursów muzycznych i w ogóle sztuki muzycznej powiedział, że coś takiego jak porażka nie istnieje. Istnieje tylko koło zamachowe przyszłego sukcesu. Szanowni Państwo, ladies and gentlemen, now I'd like to announce the 5 minutes intermission and soon after we shall listen to artistic presentations of the laureates. Zapraszam na 5 minut przerwy, troszkę reorganizacji sceny, a po tej przerwie wysłuchamy prezentacji laureatów konkursu. Dziękuję. Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu powstała 100 lat temu. Dziś kształcimy blisko 700 studentów na 2 wydziałach. Na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej oraz na Wydziale Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Estradowej. Rocznie organizujemy blisko 300 projektów artystycznych i naukowych. Możemy pochwalić się świetnymi salami koncertowymi. Najbardziej reprezentatywna jest Aula Nowa, ale warto wspomnieć także o sali imienia Stefana Stuligrosza, salach kameralnej, prezydenckiej czy tzw. błękitnej. Akademia jest otwarta na nową muzykę. Młodzi kompozytorzy mogą rozwijać swoje umiejętności w pracowni muzyki elektroakustycznej oraz w studiu muzyki filmowej. Nie zapominamy też o historii. I tak w 2019 roku powstała Katedra Historycznych Praktyk Wykonawczych jako rozszerzenie działalności wcześniejszej Katedry Instrumentów Historycznych. Zespoły kameralne, chór ogólnouczelniany i kameralny, orkiestra symfoniczna i kameralna prezentują repertuar od średniowiecza aż po dzieła współczesności. Każdego roku Akademia jest gospodarzem około 30 konferencji, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym. Poza regularnym planem nauczania, rokrocznie w Akademii odbywa się 120 wykładów, warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych przez profesorów gościnnych z Polski i zagranicy. Akademia jest gospodarzem 2 konkursów muzycznych. Nawiązując do wspaniałej tradycji poznańskich chórów, organizujemy na przykład Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza, a także konkurs chórów szkolnych Śpiewająca Wielkopolska. W Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego odbywają się konkurs organowy i altówkowy, konkurs klawesynowy Wanda Landowska in Memoriam oraz międzynarodowy konkurs pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in Memoriam. Jako jedyna akademia muzyczna w Polsce prowadzimy studia licencjackie i magisterskie z lutnictwa. Kształcenie profesjonalistów, muzyka w teorii i praktyce, doświadczenie, pasja i radość. Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Z miłości do muzyki.
stołu. Tę część statystyczną rozpocznie zdobywca trzeciej nagrody, Daiki Kato. Ten występ usłyszymy, będzie on grać na fortepianie Shigeru Kawai i wykona następujące utwory. Dwie sonaty Domenico Scarlattiego, sonatę w katalogu Dick Patricka o numerze 427, a następnie sonatę o numerze 27, następnie Ignacego Jana Paderewskiego o Suar, opus 10, numer 1, Franciszka Lista Etude z cyklu etude dedykowanych Paganiniemu w katalogu Silla numer 141. Tuż przed występem wypytałem Daiki Kato o jakieś zainteresowania pozamuzyczne, tak żeby przybliżyć trochę kandydata, to spieszę Państwu o tym powiedzieć. Jest miłośnikiem muzeów, zdążył w Poznaniu pójść do muzeum, posmakować rogali marciński, pójść na Cytadelę, a tak w ogóle mieszka w Monachium i jest fanem Bayernu, ale teraz już mniej, bo nie wiem, pan Lewandowski. Ladies and gentlemen, now we will listen to the performance of Daiki Kato, the winner of third prize. He will perform on Shigeru Kawai, and in his interpretations we will listen to the following musical pieces: Domenico Scarlatti, two sonatas in Kirkpatrick catalog number 427 and 27. Ignacy Jan Paderewski, O Suar, opus 10, number 1. And Franz Liszt, Etude A Major, from Grand Etude de Paganini, in Cyril catalog, number 141. Daiki Kato is a great admirer of old art in Poznań during this very tense time in Poznań. He was able to taste some rogale marcińskie. He went to Citadel, to Old Cemetery, Military Cemetery. And because he lives in Munich, he's a big fan of football and Bayern Monachium, but maybe now not so much because Lewandowski is not there already. Ladies and gentlemen, so let's welcome to the first performer of this evening, Daiki Kato, the winner of the third prize.
Będzie to Yongwan Zong. Wykona on Fryderyka Chopina, Nocturne Etude op. 62, numer 2, oraz Franciszka Liszta, koncertową parafrazę tematów z Rigoletta Giuseppe Verdiego w katalogu Sella, numer 434. Również z Yongwanem Zongiem rozmawiałem o jego zainteresowaniach. To było trudne, ponieważ nawet jak nie gra, to czyta i czyta głównie książki muzyczne. A jeśli nie czyta książek muzycznych, to bywa, że czyta Harry'ego Pottera, co jest oczywiście zrozumiałe. Poza tym czasem pływa, uprawia aerobik. Kiedyś interesował się NBA, koszykówką amerykańską. Ale ciekawa jest metoda radzenia sobie z treną sceniczną. Otóż Yongwan Zong zawsze przed występem zadaje sobie pytanie, dlaczego chce coś zagrać i co chce przekazać. Pewnie to pytanie sobie teraz zadaję. Ladies and gentlemen, as you see, we are changing the concert piano because the next laureate will perform on Steinway. It will be Yongwan Zong. I asked Yongwan Zong about his extra musical interest and some hobbies, and it was quite difficult because he's very focused on music. And when even if he reads something, he reads about music. When he doesn't read about music, he reads some Harry Potter stories. Sometimes he likes to swim. He's a big fan of NBA and aerobic. And he has a very interesting method of dealing with stage fright. Every time, just before he enters the stage, he thinks why I want to play and what I want to give to the audience. That's very important, I guess. So, I think we all set, and we can invite the holder of second prize of International Piano Competition Halina Czerwińska-Pańska in Memoriam, Yongwan Zong.
dał, książki z zakresu filozofii czy psychologii. Jeśli idzie o radzenie sobie z jogą, z tremą, to właśnie uprawia jogę. W Poznaniu miała szansę coś zobaczyć, ale to było trudne z uwagi na wszystkie remonty, które się dzieją. Ale to oczywiście rozumiem. Ladies and gentlemen, I asked Diana Cooper about some extra musical interests, and it was quite hard because she's very concentrated on art of performance. And maybe therefore he couldn't recall any movie she attended recently. As far as books, she reads a lot about philosophy and psychology. As far as dealing with stage fright, she is training yoga. She had some chances to see Poznań, but it was quite difficult because all of the reconstructions in Poznań, she was complaining about that a little bit. So, ladies and gentlemen, now we know more about the winner of the 5th International Piano Competition, Helena Czerny-Stefańska, in memoriam. She will play several and following musical pieces. Two pieces by Ignacy Jan Paderewski, Sarban, Opus 14, number 2, and Caprice, Opus 14, number 3. Pani Diana zagra najpierw dwa utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Sarabandę, Opus 14, number 2, i Caprice, Opus 14, number 3. And the final section of this performance will be Frédéric Chopin, Andante Spianato, and Grand Polonaise Brian in E flat major, opus 22. And if finale jej występu będzie wykonanie Fryderyka Chopina, Andante Spianato i Wielki Polonaise Brian w tonacji S-mur, opus 22. Ladies and gentlemen, and now it's the time for a performance of the winner of 5th International Piano Competition, Helena Czerny-Stefańska in memoriam, Diana Cooper. Thank you.